to wsiadł czysty mróz, z Elżbiecina ku Łomży została wywieziona rodzina i w bydlęcych wagonach wieźli ich na Syberię. Po drodze dużo ludzi umierało, wyrzucani zostali na to torowisko. Pokropowicz, 10-letni chłopiec, zajechał na miejsce i tam pracowali w lesie przy wyrębie drzewa, lasu. Warunki były nieprzeciętnie trudne. Stamtąd udało im się przemieścić do innego terenu i po drodze ten chłopiec zgubił się i został na Syberii 50 lat. 25 lat żył pod nazwiskiem rosyjskim Paweł Patyszew. Po 25 latach odzyskał Polskę, narodowość polską i jako Pokropowicz jeszcze 25 lat żył. Po 25 latach wrócił. Kiedy był pierwszy zjazd sybiraków w Łomży, ja filmowałem tę uroczystość. No i powiedziałem taką historię do mikrofonu. Zapytałem, czy ktoś z Państwa był w rejonie miasta Tara. Podniosło może 8, może 12 osób rękę. Dlatego odwołałem się do nich, żeby to, co teraz będę mówił, stało się wiarygodne. I mówię, że wyście wrócili legalnie, a ja zostałem tam na 25 lat. Ale udało nam się uciec i uciekłem, ale to jest inna historia. I o tym Pokropowiczu napisałem książkę pod tytułem 50 lat Sybiru. Żałuję, że nie zabrałem jej dzisiaj ze sobą. Tę książkę w internecie redaktorzy z Telewizji Polskiej zobaczyli, przyjechali do mnie, porozmawiali z Pokropowiczem, ze mną i śladami tej książki pojechali z nim na Syberię. I powstał film, który był wielokrotnie w Telewizji Polskiej emitowany pod tytułem Zguba. Można wejść do internetu, może znajdzie się ten film. To jest właśnie tragiczna ta data 10 lutego dla bardzo wielu, wielu ludzi. I na marginesie tak ksiądz wspomniał o urodzonych na Syberii. Właśnie wywieziona została na Syberię rodzina, która matka w ciąży była i od razu skierowano tą kobietę do wyrębu lasu. Ona w lesie urodziła to dziecko. W lesie, w lecie. To, co ksiądz wspomniał, właśnie urodzeni na Syberii. Ja zebrałem takich kilkanaście osób i opisałem ich w książce pod tytułem Urodzeni na Syberii. Te książki w internecie można szukać. Moja tragedia zaczęła się od tego, że wszyscy Polacy wrócili do Polski legalnie, a nas zostawiono na 25 lat. Tragedia nieprzeciętna. Załamanie byliśmy totalnie. No i tu muszę zaznaczyć pewien malutki fragmencik, który prowadził nas. Babka zabrała, zabierając na Syberię, zabrała taki mały rydygraf Matki Boskiej Częstochowskiej, który do dnia dzisiejszego pieczołowicie go przetrzymuje. I ten rydygraf chyba nas tak prowadził. Właśnie w Związku Radzieckim nie można było zmieniać miejsce zamieszkania bez zezwolenia władz. Tam dowodów do zawiesienia nikt nie miał, bo nie trzeba było zmieniać miejsca zamieszkania.
No i myśmy postanowili uciekać. Uciekliśmy, to opisane jest też w książce. Stawaj na siebie nazwy Bożą. Także nas, Sybiraków, jest już niewielu. Każdy z nas ma swoje tragiczne wspomnienia. Chciałem jeszcze o jednej osobie napisać w książce tej urodzeni na Syberii, osobie, która urodziła się na Syberii. Ona tutaj jest między nami, świeci. Także losy Polaków, Sybiraków są bardzo dziwne, przedziwne, często graniczące po prostu z cudem. Bo nikt nie wierzy w to, że 5000 kilometrów przejechać bez przepustki, to jest najważniejszy dokument, i przekroczyć granicę, to nieprawdopodobna historia, a więc cudowna rzecz. I to, że udało nam się uciec, to jest naprawdę cudowna rzecz. I chyba ten reżim Piotrkowskiej Częstochowskiej nas przyprowadził do Polski. Dziękuję wiernym za przybycie na tę uroczystość i jeszcze raz